Jeszcze nie mam czarniczka. Malujesz? No. Jak będzie? Smok. Co? Widziałeś, że odkryli w Chinach człowieka smoka? Nie. Ja napisałem, który zmienia w ogóle całą teorię ewolucji. No, naprawdę? Ale człowieka smoka znam od lat. Co za to dobre. Kurde, czyli to ja jestem tym brakującym ogniwem ewolucji. Czyli Radek nawet, zobacz. Człowiek smok. Ja nie mogę. W Chinach odnaleziony. Gdzie? Jak on wygląda? No niestety tak. Człowiek smok w Chinach odnaleziony. Podobnie. Człowiek smok. Ziom. Homolongi. Człowiek smok. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeden dzień już ci brakuje tej atmosfery. Nie no, zobacz. Nagrałem już po meczu. A to z wczoraj, tak? Z Wembley? Tak, nagrałem, poczekaj, po meczu. Ludzie w ogóle nie wychodzili przez 20 minut. Całe Wembley śpiewało. Nina Diamonda, Sweet Carolina, jak zawsze Tyson Fury po walce. Także są... Ja tak dostałem kufrem w głowę, normalnie oblali, rzucali kuflami, strzelił ramkę Sterling. Całe notatki zalane, zalany komputer, zalane słuchawki, ja dostałem w łeb. Hektolitry browaru na mnie. Oni mają kotę się ambicji. Piłkę może nie grają za dobrze na tych mistrzostwach, ale skutecznie. Totalna eksplozja radości wczoraj, tak? No tak, 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 także wiesz. Jedni podłubał w nosie i... No i co zrobić? Pierwsza z historii Niemców. A to nie jest rzędu, brak awansów do ćwierćfinału imprezy. Gabi gotowa na ten, na kulisy, odwalona. Gabi wiedziała, kiedy zrobić pełen make-up. W końcu nie beżowy sweter. Nie wiem, czy wiesz, ale na każdych kulisach tak się składało, że... Masz wszędzie beżowy sweter? Na każdym. Przepraszam, to nie jest beżowy. No gdzie? No nie dyskowy. No biały. Taki sprany jest, że... Nie, może takie światło. Siema. 4 minuty przed programem, trochę późno, co? Ale tu mamy Gabi, to Gabi to jest profeska. Jeszcze większa profeska niż jeszcze ja. Gabi się... tu była 2 godziny przed programem. A ja jeszcze się zdążysz kawy napić. Przed programem. Piję piwko, to nie muszę kawy. No to piwko jeszcze, Gabi. Musisz tak żeby robić, żeby jeszcze być. Może jeszcze pójść do sklepu. Ale zaraz się będzie tłumaczył z Francji. Nakręcił nas, a tutaj wyszła domenechizacja. On was oszukał, oszukał was wręcz, nie? Teraz parę kuponów na zwycięstwo końcowe Francji. Ja przedstawiłem finał z Portugalią. Nie wiem, w ogóle się nie odzywa na tematy piłkarskie. Porażki Francuzów dalej nie dopuszczam na myśl. Dla mnie tamten dzień skończył się o godzinie 22:45, jak Pogba strzelił na 3-1. Potem wyłączyłem. Telewizor już nie oglądałem. Francja dla mnie awansowała. Ja stworzę równoległą rzeczywistość. Nie, mówiąc szczerze, aroganci, buce i minimaliści. Tak to jest, jak przystanie 3-1, chcesz. Już myślisz o następnym przeciwniku, a nie o... Bojerka się już, nie? Tak, włączyła. Tak, już Pogba jakieś tu tak, tak. Tańce tego. Już. Te ostatnie 5 lat muszę powiedzieć, że zdecydowanie poniżej oczekiwań. Liczę, że Hansi Flick to odbuduje jako wielki sympatyk piłki niemieckiej. Gratulacje dla Anglii. No jestem bardzo ciekawy, jak finał rozstrzygnąć, także szykuję się już, wiesz, do piątku. Twój faworyt? Po tych meczach, które dotychczas widziałeś? Wiesz co, mój faworyt? Wydaje mi się, że w finale zagra ktoś z tego piątkowego ćwierćfinału, czyli Belgia-Włochy. Ale wymarzony w obecnej sytuacji finał to Włochy-Dania. Dwie naprawdę świetnie grające drużyny, co za historia do opowiedzenia. Chociaż Belgia, Anglia, ty spiknie, no coś tak, jeden z dwóch pewnie. No wiesz co, dla widowiska, dla atmosfery finału. Może ktoś nieoczywisty właśnie. Byłoby fajnie, jakby England
najmocniejsza ławka na turnieju. Gdyby była nagroda za najmocniejszą ławkę, to jak patrzę, że na ławce siedzi Jack Grealish, Mason Mount, Marcus Rashford, Jadon Sancho, w ogóle wszyscy kreatywni, ofensywni zawodnicy, a wychodzi Declan Rice z Calvinem Phillipsem. No ale Gareth Southgate knows better, widocznie. A Dania, dajesz jakieś szanse Danii? Bo fajnie grają też. Półfinał tak. Półfinał tak, natomiast z tego co pamiętam z drobinki, to wtedy byłby półfinał Anglia-Dania. Anglia-Dania, tak. No, więc szczerze mówiąc stawiam na finał Anglia versus Francja. Drużyna z piątkowego ćwierćfinału. Belgia do Włochy. Belgia-Dania. To będzie sens. Belgia-Dania. Dziękuję ci bardzo. Piłeś coś dzisiaj? Nie. Nie, nie, słuchaj, nie zachwyca mnie Anglia, ale jak już grają u siebie ten finał, no to niech Anglia gra w tym finale. Krzysztof, czy wraca stanowisko? Bo ludzie pytają, czekają, tęsknią. Dłużej będą czekać. Tym lepsze będzie oglądanie z pierwszego odcinka po przerwie. Nie wiem, czy wraca. Muszę to mentalnie przepracować. A ty wróciłeś kiedy teraz? Ja miałem o 5 rano, wyjechałem na lotnisko, 7 miałem samolot. Wróciłem tutaj, okazało się, że były jakieś problemy z kwarantanną, bo wczoraj dostałem komunikat, że jestem objęty kwarantanną, mimo że byłem zwolniony, bo szczepiony jeszcze na tych prawach UEFA-owskich. Godzinę mnie trzymali na lotnisku, w końcu mnie puścili. Pojechałem prosto na testy. Wczoraj robiłem 2 razy testy i pojechałem prosto na testy, bo znowu muszę mieć inne testy PCR, żeby jutro wrócić do München. No. W życiu tak się nie testowałeś. No, przynajmniej wiesz, że jesteś... 20 razy testowany w ciągu 14 dni. 20 tak. Testów miałeś? No bo jeszcze oprócz tego, że masz ważny test, na przykład zrobisz test, tak jak wczoraj rano w Polsce, czy przedwczoraj, to Anglicy tego nie respektują, tylko jak chcesz wejść na Wembley, to musisz ich test zrobić, ten flutter. I tak, bo inaczej nie wejdziesz. I Kazek to samo. No tak, ja cię nie dupcę, ile można ty się tak testować, to niepoważne. Ani dziennikarskie zero, ani stanowisko, to nie są formaty, bez których nie można żyć. A co to za życie? Czy to zawsze tydzień wyznaczały te 2 formaty, przecież od wtorku do piątku się żyło. Przede wszystkim mój tydzień wyznaczały, wiedziałem kiedy muszę wstać, o której godzinie. Od kogo odebrać telefon, do kogo zadzwonić, a teraz rozjebunda totalna. Zbieramy na 6 osób potrzebujących, o których powiemy w trakcie programu. 7 skarbonka, 1 skarbonka to jest, że tak powiem, ją sobie zawłaszczyłem i to jest fundacja moja, mojej żony również. Jest fundacja Wybiegaj w przyszłość dla młodych ludzi, którzy mają ekonomiczne jakieś granice obwarowania tego, żeby zrobić karierę w sporcie, biegacze, a my chcielibyśmy w taki sposób poprzez zbieranie, poprzez fundowanie stypendiów zachęcać takich młodych ludzi do tego, żeby nie porzucali sportu. I bardzo głęboko wierzymy, Gabi, że za parę lat wychowamy jakiegoś medalistę olimpijskiego. Merci. Merci, merci. A, startuj! No jedziemy! Podpinajcie! Chodź, ktoś chce tutaj zrobić za Michała. Bo... Gdzie ja siedzę? 4000 osób, jeszcze nie ruszyliśmy, a już czeka 4000 osób. Pozdrawiam was wszystkich na czacie, piszę. Michael Polc, żeby siedział po niej. Dlaczego? Chcę nie. No, tak powiedziałem. Mati, nie, ja jeszcze, bo zawsze Mati był. Wydarzenia od 15. 15 punktów do 1. Jutro taki chcemy zrobić taki program. Topy, Zibi Topy i drewniane łyki. Misza, ty też. Zibi Top? Zibi Top. Top. No, no zdjęcie. Nowak to. Ale stan. Gdzie jest stan? Poszedł do kibla. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. To ty jesteś milionista? Tak jest. Brawo, wracacie do Ligi Mistrzów. Ja jeszcze pamiętam te dobre czasy, jak grał Gattuso. Otwarty. Ty, ale mnie kariera trochę poniosło z tym... Że czerwono się nie nadaje. Nie wiem, czy coś w ogóle od głowy stało. No nie wiem. Powiedział, że on nie może mieć żony, nie chce mieć żadnej dziewczyny, bo on chce mieć dużo czasu dla siebie. Tak? Tak. Gary? Tak, on sobie musi grać w golfa, to on sobie musi, wiesz, tam
8? Dawać, odpalajmy ten program już. Dobra, to z dużej przyjaźni. 20, dawaj. Z dużej przyjaźni. Stan wejdzie, no. To jestem przecież. A, jest. To chodź się podepniesz. Chodź się podepniesz. Czy Świątek w końcu wygrała mecz? Wygrała. Wygrała? Trzecia runda. Po kieszeni. Dobra. Come on. Alo, tu. No dobra, to poustałem sam, tylko pan zerknie, żeby był, żeby pan wiedział, o czym będzie. Dobra, mogłem ci to kurwa wysłać. Halo, tu. Chodźcie, zrobimy dobra, zdjęcie. Jedziemy? Chodź. Daj. Tak, no, ty odpuszczajcie, my robimy zdjęcie. Żebym ja byłem mikrofon. Panowie.